Mija pierwsza rocznica wyboru nowego papieża Franciszka. Co pani o nim myśli? Uważam, że jest fantastyczny. Generalnie jestem osobą niewierzącą, ale on jako człowiek, jako osoba jest po prostu wzorem do naśladowania. Bardzo dobry człowiek. I myślę, że zdoła zrobić bardzo dużo dla Kościoła. Dla mnie to jest porządny człowiek, bo nie jest za pieniędzmi, że tak powiem, tylko jest skromny, uczciwy i w ogóle. Myślę, że to jest jeden z bardziej światłych i otwartych, nowoczesnych papieży w porównaniu z poprzednim, bardzo dużym konserwatystą. Jest zupełnie inny niż poprzedni papieży, w sensie jest bliżej ludzi, jeszcze bliżej ludzi i to jest ważne. Zresztą media bardzo też ciekawie kreują postać papieża Franciszka. To jest chyba postępowy papież z tego, co słyszę, także podoba mi się ta postać. Życiowa przede wszystkim też. Myślę, że jest to człowiek odpowiedni na taką epokę. I jest to bardzo dobry chrześcijanin, tak? Jest bardzo otwarty, tolerancyjny, znaczy no może też nawet czasem za mocno tolerancyjny, co się może nie podobać teraz, ale ja nic do niego nie mam, uważam, że poradzi sobie. Znaczy no my chyba generalnie mamy zdanie na pewno na plus bardzo. Ze względu po pierwsze na mega nowoczesne podejście do życia, do ludzi, do młodzieży, do generalnie do par ze ślubem tak naprawdę cywilnym. Bardzo jest otwarty, tak. I no, przede wszystkim właśnie bardzo do ludzi jest. Na razie wszyscy mu kibicują, ale też i przyglądają się z boku, żeby to nie, gdzieś tam nie zaszło do jakiegoś zatracenia wiary rzymskokatolickiej. Są tam rzeczy, które mi się nie podobają, które mówi, ale większość rzeczy, jak przemyślę, to później stwierdzam, że jest okej, że jest w porządku, że jest to dobry papież. I oprócz tego, że jest papieżem, to jest też chyba celebrytą, bo jakby nie przypominam sobie, żeby którykolwiek z wcześniejszych papieży, już na pewno nie Benedykt, nawet nasz papież, nie czuł się tak dobrze pracując z ludźmi. W związku z tym wydaje mi się, że robi to, co kocha. No co mogę myśleć? No jest i dobrze. Bardzo taki właśnie odpowiednia osoba na odpowiednie stanowisko, jak na dzisiejsze czasy. A czy powinien jakoś zmienić polski kościół? I jeżeli tak, to co powinien w nim zmienić? Znaczy generalnie to mi się wydaje, że on już zmienia i tak dużo. Znaczy nie tylko polski kościół, tylko generalnie kościół. No kościół ma 2000 lat tradycji, także nie można zmieniać tego tak bardzo od razu, ale myślę, że małymi kroczkami będzie to dobry kierunek. Uważam, że polski kościół jest bardzo upolityczniony, dlatego również nie chodzę do kościoła. Księża bardzo naciskają na pieniądze moim zdaniem. No wydaje mi się, że powinien wprowadzić większy nadzór nad pieniędzmi. Co się z nimi dzieje, gdzie one idą, jak ci księża żyją, czy mają rodziny, czy nie mają rodzin. Żeby dziecko mogło się ochrzcić bez... Nie mogło się ochrzcić bez ślubu rodziców, no to jest chore, tak? To jak już teraz mówią, internet wszedł, a kościół stoi w miejscu, nie? Powinien bardziej otworzyć na młodych. Otworzyć bardziej na młodych i żeby był bardziej taki weselszy może, a nie taki cały czas tylko, że o jak to jest źle, niedobrze i w ogóle. Dużo powinien zmienić, ale nasi hierarchowie nie dopuszczają chyba. Powinien postarać się o to, żeby polski kościół był mniej wystawny, a bardziej bliżej ludzi, czyli tak jak on. Myślę, że postawa otwarcia i dialogu jest potrzebna. No może zrobi to. No pani mi podpowiada, tak, może zmieni, bo za bardzo się już teraz rozbrykali księże.